Cześć, z tej strony Darek Grzbicki, firma I Bez Plamy. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak w kilka minut udoskonalić stawkę do tapicerki Sabriny Santoema. Oryginalnie stawka ta niestety nie jest doskonała, ponieważ przewód doprowadzający ciecz jest wmontowany w plastik spustu. Przez to, poruszając spustem, musimy także poruszać tym wężem, co stawia większy opór, jest niewygodne. No i ten wąż dodatkowo, kiedy pracujemy z stawką pod różnymi kątami, potrafi się wyginać, zakrzywiać, tak? Ta woda potrafi z dyszy samoistnie pryskać na ścianę, na wszystko wokół, tak się często zdarza. Że jest to bardzo niewygodne, jest to spora wada tej stawki. Myślę, że ci, co na co dzień pracują na Sabrinach, doskonale znają tę niedogodność. Oglądajcie film i wszystko Wam wyjaśnię dalej. A więc tak, musimy rozebrać się, aby dostać tutaj do środka. Odkręcamy te śrubki po zewnątrz. To są dziesiątka klucz potrzebny, nasadowy. Odkręcamy z jednej strony, z drugiej. Ja już sobie wcześniej to poluzowałem. Wszystko bardzo proste. No i tak trochę siły i zdejmujemy ten plastik. Tutaj nam okazuje się tłoczek, tak? No i co robimy dalej? Bierzemy sobie plastik, ten tak zwany spust, i tutaj na zakończeniu, na tym tyle, widzimy takie, ten tył, takie uszy tutaj, tak jak pokazuję na filmie. I te uszy będziemy musieli sobie ściąć, spiłować jakimś nożykiem. Ja po prostu biorę ostry nóż. I powolutku trzeba te uszy spiłować. Tak wygląda już po spiłowaniu. I teraz co należy zrobić, to trochę opalić to zapalniczką, żeby było to gładkie i nie kaleczyło wężyka. Czemu wycięliśmy te rogi, te uszy? Po to, żeby wąż nie blokował się w tej części plastikowej podczas naciskania, tylko żeby stawka elegancko nam odbijała. Tu w środku jest miejsce, takie widać takie kukułeczko, miejsce, w którym naciskają spust, naciskamy na tłoczek. Musimy tutaj wmontować albo monetę, tutaj sprawdziło się u mnie 2 grosze, albo kawałek plastiku, ja to montuję na klej. Po co to robimy? Po to, żeby nie było takiego jak dużego luzu, pustego luzu pomiędzy naciśnięciem tego spustu a wciśnięciem tłoczka. Po prostu wystarczy nam delikatnie nacisnąć spust i już zacznie woda tryskać. Też bardzo proste, trochę kleju typu kropelka, niech trochę zastygnie i mamy zrobione. Jak to wygląda? Następna rzecz. Musimy ten wężyk przymocować do korpusu tej stawki. Ja po prostu biorę taśmę izolacyjną i to obkleję dookoła. Można też sobie jakoś tam wymyśleć inny sposób, typu jakaś dętka, nie dętka, tak? Ja już tak mam to sprawdzony ten sposób. To znaczy pracowałem już na tej stawce długi czas po przerobieniu i różnica jest bardzo duża, na plus. Dużo wygodniej się pracuje. Ok, i z powrotem analogicznie już jakby montujemy z powrotem tą stawkę. I zakładamy spust, dokręcamy.
I to wszystko. I to już jest tak się prezentuje nasza nowa, można powiedzieć, wsawka w nowym wydaniu, tak? Wypróbujcie sobie ten sposób, nic wam się nie zepsuje, a zobaczycie, że dzięki tak małej przeróbce praca będzie dużo wygodniejsza. Ten właśnie będzie wam się zawijał, spust, może starczy nacisnąć jednym palcem i naprawdę fajna sprawa, także zachęcam do wypróbowania. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Zapraszam do komentowania i subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.